Z nami Paweł Żyra, rozmawiamy przed kolejnym meczem Brukbetu Termaliki Niecieczy. Tym razem tutaj do Niecieczy przyjedzie GKS Jastrzębie. Trzeba przyznać, patrząc na miejsce w tabeli, ale i potencjał tej drużyny, że no jest to trochę taki mecz pułapka, bo na pewno Jastrzębie ma zdecydowanie większy potencjał niż pokazuje to ich dorobek punktowy. No na pewno musimy uważać na Jastrzębie, bo to nie jest na pewno głupi zespół i to, że mają teraz tylko jeden punkt w tabeli, to nie znaczy, że są słabi i że tu przyjadą i się położą przed nami, bo my wygraliśmy wcześniejsze mecze. Na pewno trener nas uczula na to, żebyśmy uważali i skoncentrowali się przed tym meczem, bo ten mecz na pewno będzie trudny. Paweł, od samego początku grasz od pierwszej minuty we wszystkich spotkaniach Brukbetu Termaliki Nieciecza. Jak dobrze patrzę, to byłeś na boisku zawsze w momencie, kiedy drużyna wygrywała, bo owszem, grałeś w meczu z Arką, ale zszedłeś trochę wcześniej, więc można powiedzieć, że jesteś takim dobrym duchem tej drużyny na początku sezonu. Na pewno cieszę się, że za zaufanie trenera i że regularnie na mnie stawia. No muszę udowadnić w każdym meczu, że jest to uzasadnione, że występuję od pierwszej minuty. No z Arką gdzieś nie wygrywaliśmy, bo był remis, także też nie do końca, ale cieszę się, że gdzieś tam te mecze wygrywamy i no oby tak dalej. W tej trójce środkowych pomocników występujesz razem z Piotrem Wlazło i Samuelem Stefanikiem. A od samego początku zresztą widać to na murawie, gdzieś złapaliście wspólny język i jest ta chemia pomiędzy wami. No tak, Samuel i Piotrek to dobrzy zawodnicy i wiedzą, co mają robić na boisku. Na pewno dobrze nam się gra razem w środku i szukamy się gdzieś tam na boisku. Też takie mamy założenia, żeby gdzieś grać dużo środkiem pola, wymieniać często piłkę, no i staramy się to grać. Sprawy związane czy to z pandemią, czy z powołaniami na reprezentację powodują, że ten terminarz jest taki trochę rozchwiany. Teraz nie graliśmy, natomiast przed nami 4 mecze i trzeba pewnie będzie dobrze tutaj szefować siłami, żeby nie zabrakło tego paliwa do końca października. No tak, teraz gdzieś przed nami pracowite tygodnie. Cieszymy się na pewno, że większość tych meczów jest grana u siebie, bo dobrze nam się tutaj gra. No mamy szeroką kadrę, także myślę, że jakoś to damy radę poukładać tak, żeby z tych meczy wywieźć jak najwięcej punktów i też mamy właśnie mecz w pucharze, także żeby awansować do następnej rundy.